Dzień dobry, witam Państwa. Moim i Państwa gościem jest burmistrz Chojnic Arseniusz Finster. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Temat jest nie tylko chojnicki, chojnicko-człuchowski, no i zapraszaliśmy również burmistrza Ryszarda Szybajło. Niestety śnieżyce, dobrze, nie żartujemy, nie dojechał, nie dał rady, obowiązki inne, ale na pewno jeszcze w tym temacie się wypowie, bo temat jest na razie dopiero do zaznaczenia. MOF w skrócie, czyli Miejski Obszar Funkcjonalny Chojnicko-Człuchowski. Powstało porozumienie kilku gmin, a rdzeniem tego porozumienia są właśnie Chojnice i Człuchów. Chodzi oczywiście o pieniążki, panie burmistrzu. Tak jest. Ja zastanawiałem się, w jaki sposób mogę określić to porozumienie. Najprościej, tak kolokwialnie mówiąc, jest to skok w przyszłość, czyli określenie pewnych warunków brzegowych dla Chojnic i Człuchowa, dla gmin czuchowsko-chojnickich i Brus i Czerska, do warunków, dzięki którym będziemy pozyskiwać środki unijne. Zgoda tutaj, jak to się mówi, buduje, natomiast problemów będzie bez liku, bo my musimy wskazać takie obszary do zainwestowania, żeby rzeczywiście powstał miejski obszar funkcjonalny. To jest tak jak w Niemczech albo w Holandii, jak Chojniczanie tam podróżują, to widzą, że miasta, które są obok siebie, nie alienują się, one się łączą w różnych funkcjach, tak żeby mieszkańcy mogli korzystać z oferty jednego i drugiego miasta. Nie tylko tej związanej z przedsiębiorczością, ale też handlem, usługami, kulturą. No i tutaj są Chojnice, jest Człuchów, ale partnerami tego porozumienia, listu intencyjnego w sprawie zawiązania tego MOF-u, są gminy Brusy, Chojnice, Czersk, Człuchów, Konarzyny i powiat chojnicki, czyli tak. Dosyć szerokie spektrum. Czy sądzicie, że uda wam się dogadać, bo no, będą dofinansowane projekty, które miałyby łączyć, ale trudno sobie tak przynajmniej na dzisiaj wyobrazić jeden projekt, przynajmniej jeden, który połączyłby wszystkie te wymienione samorządy. Takiego pewnie nie będzie, to będzie N projektów, natomiast rdzeniem dla tego porozumienia jest miasto Człuchów, miasto Chojnice, gmina Człuchów, gmina Chojnice, natomiast Brusy i Czersk, ze względu na to, że to są większe miasta niż podobne w powiecie czuchowskim, do tego miejskiego obszaru funkcjonalnego są jak gdyby skierowane. I my poprzez taką wewnętrzną politykę spójności tego MOF-u będziemy chcieli realizować takie inwestycje, które nas połączą. Nie ograniczajmy tego tylko do ścieżek rowerowych czy układów komunikacyjnych, ale jeżeli mówimy na przykład o tym, że ma powstać duża firma w Chojnicach, czy kolejna, no to ona raczej ze względu na uwarunkowania komunikacyjne, ludnościowe powstanie w Chojnicach lub na terenie gminy Chojnice. Bardzo wątpię, żeby jakaś wielka firma powstała w Brusach. Ale wtedy, w związku z tym, że Brusy czy Czersk są w tym układzie funkcjonalnym, my musimy stworzyć dogodne warunki, żeby mieszkańcy tych miast też mogli pracować w tych firmach. To o to. Ale mimo wszystko, bo mówi pan oprócz inwestycji drogowych, jednak inwestycje drogowe chyba będą podstawą, bo kluczowe. Nawet patrząc na Człuchów i Chojnice, tak. Miasta są obok siebie, ale obok siebie, a nie jakby wspólne. No, nawet ta stara Berlinka, która raczej dzieli, a nie łączy. Powstał taki absurd, że jadąc dawną Berlinką do obwodnicy Chojnic, jedziemy 5 kilometrów po drodze gminnej, uwaga, gminy Człuchów. Nie gminy Chojnice, tylko gminy Człuchów. No i gmina Człuchów nigdy tej drogi nie będzie rewitalizować. Musimy to zrobić my wspólnie. Byłby to pomysł na taki wspólny projekt właśnie na przykład? Idealny. Pierwszy z brzegu, który możemy realizować. Dalej te bypassy, o których mówiliśmy, czyli połączenie skrzyżowania Leśna-Bytowska z ulicą Czuchowską, czy Kościerska, takie Bałtycka. Mini obwodnice miasta. Takie małe bypassy, które udrożniłyby ruch. To samo w innych miastach. Ale to jest właśnie, to są projekty chojnickie. I teraz, żeby uzyskać dofinansowanie, na pewno będzie potrzebne poparcie mimo wszystko tych właśnie partnerów. Tak. Myśli pan, że nie będzie tam tarć, bo może się tak zdarzyć, że jednak Chojnice na przykład będą z uwagi nawet na wielkość, będą tym wiodącym samorządem, który będzie chciał jak najwięcej projektów, jak najwięcej pieniędzy uzyskać. Nie będzie, myśli pan, właśnie tarć z tych innych samorządów, że no dlaczego znowu tam, dlaczego u was? Znaczy ja myślę, że tutaj już musimy odrzucić tak zwane parytety ludnościowe, że na przykład jeżeli w Chojnicach jest 39 tysięcy mieszkańców, w gminie 18, no to procentowo musi się rozłożyć. To już takie opatrzenia nie może być. Natomiast musi powstać pakiet inwestycji drogowych, tak żeby nasi partnerzy w Brusach i w Czersku czy w Czuchowie wiedzieli, że tam też będą powstawały inwestycje. Ja tutaj też muszę zmienić filozofię. Nie tylko Chojnice są najważniejsze. Liczy się tutaj miejski obszar funkcjonalny, czyli musimy patrzeć na Czuchów, naszych partnerów. I tu chciałbym, skorzystając z okazji, powiedzieć, że jest bardzo dobry klimat, jeżeli chodzi o pana
burmistrza Ryszarda Szybajło. Już razem w Radiu Weekend występowaliśmy. Tak, pozdrawiamy. Jest bardzo dobry klimat ze strony gminy Chojnice. Tutaj nasze różne takie nieporozumienia, których było przecież mniej niż sukcesów, odkładamy na bok i MOF jest w tej chwili bardzo ważnym elementem strategicznym dla nas. Chodzi o pieniądze z Unii, o duże pieniądze z Unii w latach 2014-2020. Właśnie 15-20, bo zanim to wszystko zatrybi i wejdzie, machina biurokratyczna jest w Unii Europejskiej niesamowicie ciężka, a my jeszcze ją sobie często utrudniamy w Polsce. No to na zakończenie konkretnie, o jakich pieniądzach moglibyśmy mówić dla takiego MOF-u przez te 6 lat? Myślę, że to są potężne pieniądze, bo również nie w kategorii marzeń, ale w kategorii realnej stawiam tutaj też obwodnicę zachodnią Chojnic. Ona łączy miasto i gminę, otwiera zupełnie nowe perspektywy przed gminą Chojnice. To są pieniądze rzędu 300-400 milionów złotych, dość duże, ale chciałbym przypomnieć, że miasto Chojnice w poprzednich czasookresach aplikowania pozyskało z Unii Europejskiej bardzo znaczące pieniądze, wliczając partnerów takich jak Zarząd Dróg Wojewódzkich czy Gmina Chojnice-Powiat, to my możemy się pochwalić, że ponad 100 milionów złotych ściągnęliśmy do miasta i powiatu chojnickiego. Grubo ponad 100 milionów. Dlatego MOF to jest na pewno 4 razy więcej. To musi zmienić cywilizacyjnie miasto Chojnice i miasto Czuchów. Tutaj podpowiem, pan marszałek mówił ostatnio, dworce, klucz do sukcesu. Teraz będziemy się martwić, czy koleżę nam oddadzą peron pierwszy i drugi. Jak nie oddadzą, to mamy tą alternatywę, czy pójść w kierunku Chojnat, czy likwidować stadion HKS Kolejarz. To są dylematy cywilizacyjne. Ja sobie z tego zdaję sprawę. No ale te dylematy na pewno uda się rozwiązać, a przede wszystkim mamy wszyscy chyba taką nadzieję, że rzeczywiście te miliony tutaj w okolice Chojnic, Czuchowa i tych innych samorządów trafią. Na razie został przygotowany wniosek o dofinansowanie opracowania strategii strategicznego. Tego opracowania, w którym mamy określić kierunki rozwoju MOF-u, tak żebyśmy byli zgodni ze sobą, żebyśmy się nie poróżnili. To jest pierwsza rzecz. I zwracam też uwagę na aspekt, iż musimy mieć pieniądze na wkład własny. Czyli trzeba się teraz oddłużyć na najbliższe lata, żeby była zdolność kredytowa. Żeby można zaciągać kolejne kredyty. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim dziękuję państwa bardzo. Gościem był burmistrz Chojnic Arseniusz Finster. Dziękuję.